Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie dla wagi na miesiąc maj 2000. Jakie nam wyjdą karty, co w maju szykuje się dla wagi. Zobaczmy. Energia główna dla wagi. Jaka jest podstawa działania? Co odchodzi do przyszłości? Co tam w myślach? Jakie zamierzenia? Co w najbliższej przyszłości? Co tam w sercu gra? Co z zewnątrz przychodzi? Jakie są lęki, obawy? I ostatnia karta. Jaki jest rezultat działań w miesiącu maju? I jeszcze zobaczmy jedną kartę, co może wspierać lub przeszkadzać w tym miesiącu. Uwagi, pokazuje się dziesiątka kielichów. W tym miesiącu wagi będą bardzo skupione na rodzinie, na tym, żeby mieć, zapewnić sobie dobre samopoczucie, żeby wszyscy w jej towarzystwie czuli się bardzo dobrze, żeby po prostu być zadowolonym, być może sprawić sobie jakieś przyjemności. Będzie na pewno duże znaczenie miało także być może rozwijanie swojej wiedzy poprzez jakąś naukę, rozpoczęcie jakiegoś kursu, rozpoczęcie jakichś działań, które poszerzą nasze horyzonty. Jest też konieczność zbalansowania pewnych działań tutaj w swoim życiu i być może też podjęcie jakichś ważnych decyzji, które będą miały wpływ na działania w tym miesiącu. Karty pokazują, że bardzo dobrze wagi będą dawały sobie radę również pod względem finansowym. Są tu aż dwie dziesiątki, które mówią o tym, że jest na pewno pełen spokój, harmonia w tym miesiącu. Niczego tutaj nie będzie brakowało. Wszystkie plany, zamierzenia będą się realizowały. Wagi będą skupione przede wszystkim na rodzinie, na swoim otoczeniu, na relacji, żeby panowała tutaj harmonia i jak najbardziej będą miały do tego pełne predyspozycje, będą pełne werwy, siły i aktywności do działania. To, co odchodzi do przeszłości, to być może takie skupienie się na utrzymaniu poczucia
zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, tak? Na tym, żeby oszczędzać pieniądze, żeby niczego nie stracić. Być może była tu sytuacja, w której była konieczność, nie wiem, spłaty na przykład kredytu, czy konieczność odkładania jakichś pieniędzy, pilnowania swoich finansów. W tym miesiącu wszystko wskazuje na to, że pójdzie w bardzo dobrym kierunku. Uda Wam się podjąć na tyle odpowiednie decyzje, które spowodują ten dobrobyt i uspokojenie całej sytuacji. Wy przede wszystkim będziecie pełni wiary i optymizmu, jeśli chodzi o te sprawy. Będziecie mocno działać w tym kierunku, żeby polepszyć swój status materialny. Być może obawiacie się o swoją pracę, o to, że nie będzie możliwości zarobkowania, ponieważ z zewnątrz pokazuje się sytuacja, w której mogą być jakieś warunki niesprzyjające, które mogą wam, mogą przyjść taka, może przyjść taka sytuacja, że będziecie musieli pomyśleć właśnie nad zabezpieczeniem tych finansów, nad utrzymaniem stabilizacji, ponieważ może być sytuacja, że no jakieś okoliczności niesprzyjające do Was tutaj przyjdą, które mogą spowodować, że będziecie się obawiali o brak tej stabilizacji, o brak pracy. Być może dla niektórych osób będzie sytuacja, że mogą utracić tą pracę lub mogą mieć jakiś zastój w tej chwili przy pracy, natomiast wy te decyzje podejmiecie, jeśli chodzi o sytuację finansową, podejmiecie bardzo korzystną i uda się wszystko odpowiednio tak ułożyć, żeby było po waszej myśli, żebyście nie mieli z tego tytułu żadnych strat. Pokazuje się właśnie, że jest tu jakaś obawa o utratę tej stabilizacji, o ewentualną utratę pracy. Być może dla niektórych będzie sytuacja, że będą mieli propozycję zatrudnienia lub na przykład propozycje ulokowania jakichś pieniędzy też i będą to różne opcje do wyboru, trzeba będzie się nad nimi mocno zastanowić, ale macie tutaj pełne wsparcie i nie ma się czego obawiać, wszystkie wasze decyzje będą dobrze podjęte i dobrze pieniądze ulokowane. Propozycje też, jeśli chodzi o pracę, jak najbardziej się tutaj mogą pojawić. Zobaczmy jeszcze, jaka karta energii tutaj do Was z wyroczni pokaże się. I jedna karta wyroczni. Karta 34, która mówi, że otwierają się jakieś drzwi, jakaś możliwość idzie do Was. To jest zwiastun bardzo pozytywnych zmian w Waszym życiu. Te drzwi otwierają się, oświetlają wiosnę wypełnioną żywymi kwiatami lotosu. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad jakimś wewnętrznym uzdrowieniem, takim jak przełamanie jakichś nałogów, czy chcesz wprowadzić jakieś zewnętrzne zmiany do swojego życia, takie jak znalezienie nowego miejsca do życia,
przy nowej pracy. Ta karta sygnalizuje, że Twoje życie się otwiera i wkrótce pojawią się nowe możliwości. Zmiany, nad którymi pracujesz, są gotowe do rozkwitu ze wspaniałymi rezultatami, więc upewnij się, że spełniasz swoje osobiste intencje poprzez ciągłe działania i optymistyczne oczekiwania. Tutaj w tych kartach bardzo mocno pokazała się w zasadzie ta sfera zawodowa, ale wynika z tego, że w tym miesiącu uda Wam się pokonać te wszystkie kłopoty, które być może tutaj były, bo jest tu sytuacja, w której musieliście wcześniej oszczędzać. Być może właśnie był ten brak pracy, bo jest, pokazuje się również strach przed utratą tej stabilizacji tych pieniędzy. Karty pokazują, że pomoże Wam też jakieś doszkolenie, jakaś nauka, zdobycie jakiejś wiedzy, która pomoże Wam w podjęciu tej decyzji i pod koniec miesiąca mogą pojawić się jakieś propozycje, kilka tych propozycji, z których będziecie musieli dokonać wyboru. I tyle z przesłania dla Was, drogie wagi. Dziękuję serdecznie i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia.